Chyba każdy z nas wie, że cukier nie jest zdrowy. Niestety, nie każdy potrafi z niego zrezygnować lub w znacznym stopniu ograniczyć go. Większość z nas każdego dnia spożywa bardzo duże ilości cukru i nie chodzi tutaj o słodzenie kawy czy herbaty, ale o spożywanie produktów słodzonych, a także picie słodkich napojów. Statystyki pokazują, że w ciągu roku średnio na osobę przypada konsumpcja aż 50 kg białego cukru. Cukier możemy podzielić na kilka rodzajów. Fruktoza, jest to cukier, który pochodzi z owoców. Sacharoza, to cukier produkowany z buraków cukrowych i z trzciny cukrowej. Glukoza, to cukier występujący wraz z innymi cukrami w warzywach i owocach. Dekstroza, jest cukrem prostym, który jest wydobywany syntetycznie ze skrobi. Maltoza, to cukier pochodzący ze słodu. Laktoza, to tak zwany cukier mleczny. Jak cukier działa na nasz organizm? Znak zapytania. Cukier i jego nadmierne spożywanie może nam przynieść wiele przykrych konsekwencji zdrowotnych. Oto kilka z nich. Sprzyja próchnicy. Obniża odporność. Powoduje otyłość. Ma zły wpływ na nerki. Uzależnia. Powoduje depresję. Sprzyja schizofrenii. Powoduje zawroty głowy i migreny. Rozregulowuje gospodarkę hormonalną. Podnosi poziom cholesterolu. Zwiększa ryzyko zawału. Zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. Osłabia wzrok. Przyspiesza proces starzenia się skóry. Zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Powoduje wypadanie włosów. Jak widzicie powyżej, cukier może wywołać niemałe spustoszenie w naszym organizmie. Dlatego bardzo ważne jest ograniczenie jego spożycia. Warto także poznać zdrowsze zamienniki białego cukru. Stewia, jest kilkaset razy słodsza od cukru. Praktycznie nie ma kalorii. Trzeba jednak nauczyć się jej używać, bo można naprawdę przesłodzić. Dosłownie szczypta stewii to 1 łyżeczka białego cukru. Jeżeli chcesz użyć jej do przepisów, to pamiętaj, że 7 łyżeczek stewii to 1 szklanka cukru. Syrop z agawy, ma ciekawy karmelowy posmak. Miód, stosowany od setek lat. Zawiera mnóstwo witamin, antyoksydanty, cenne witaminy oraz białko. Syrop klonowy, jest polecany osobom będącym na diecie. Jest mniej kaloryczny niż miód. Ma właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Ksylitol, jest pozyskiwane z kory brzozowej. Nie powoduje nagłego wzrostu glukozy we krwi. Jeżeli chcesz poprawić stan swojego zdrowia, to spróbuj chociaż na miesiąc zrezygnować ze wszystkich słodyczy, napojów gazowanych, soków z kartonu, ciast. Jeżeli słodzisz kawę czy herbatę, to przestań to robić. Już po kilku dniach poczujesz ogromną różnicę, jeżeli chodzi o samopoczucie. Dodatkowo obwód twojego pasa zmniejszy się. Po miesiącu odstawienia cukru możesz spodziewać się samych korzyści. Koniec podjadania. Pamiętaj, że słodkie przekąski napędzają apetyt. Jeżeli twoje posiłki będą zbilansowane, a ty odstawisz cukier, to ustabilizuje się poziom cukru we krwi, a ty nie będziesz miała ochoty na podjadanie. Więcej energii. Spożywanie produktów o wysokiej zawartości cukru powoduje nagły skok energii, a następnie szybki jej spadek. To właśnie przez to robimy się senni i rozkojarzeni. Pamiętaj, że stabilny poziom cukru we krwi oznacza, że energia będzie się utrzymywać na stałym poziomie. Mniejszy obwód w pasie. To, że odrzucisz cukier, spowoduje, że zaczniesz chudnąć, ale i nie tylko. Twoje jelita zaczną się oczyszczać ze złogów, co spowoduje, że zmniejszą swoją objętość. Pamiętaj, że cukier utrudnia trawienie, a także powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń w jelitach. Ładniejsza skóra. Cukier ma zły wpływ na kolagen i elastyczność skóry. Odstawiając cukier wspomożesz produkcję kolagenu i elastyny, czyli właśnie głównych substancji odpowiadających za jędrność skóry. Lepszy sen. Pamiętaj, że nadmiar cukru we krwi ma negatywny wpływ na sen. Przez częste, nagłe skoki cukru w ciągu dnia, nie wysypiamy się w nocy.